spektakel, uroczysty, jak znaczący moment dla zawodników. Wszystko się dowodzi, proszę Państwa, jeszcze zawodnicy biegną, ale już ci pierwsi płyną. Tak, już ci pierwsi płyną, proszę Państwa, wmakamcy, długim tekstu, proszę Państwa, pierwszą pozycję, ale tu widzę po prawej stronie, już to wyprzedza kolejny. Już są tutaj. Tak jak mówiłem, chyba 217, 227. To są byli pływacy, proszę Państwa, juniorzy. Wielkie brawa, proszę Państwa. Tak, oni tego jeszcze nie słyszą. Za chwilę usłyszą. Proszę Państwa, trzymamy brawa. Tak jak mówiłem, 217, Marcin Grzejda. I Grzeszyn Gliczyński numer 10, tak proze Państwa, on przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. I numer, już podaję, Kowalewski Paweł 7, są to faworyci. Tak, tak, wielkie brawa, wielkie brawa. Tak, Grzeszyn Gliczyński to ten, który ma napis Polska. Paweł Kowalewski już zakłada kask, proszę, Czarek Figurski. Numer 4 to jest oczywiście Czarek Figurski, czyli faworyci są... I już poleciało. Państwa w tej imprezie, startują reprezentanci Holandii, Państwa reprezentanci Ukrainy, Łotwy, Litwy, Rosji. Na razie nie ma zawodników zagranicznych w tej czołówce, a wiemy, że w zeszłym roku wygrał...
za krótki dystans, za dużo stracili w pływaniu. Za dużo. To muszę dostać po uszach za pływanie. Kobieto daj. Jakie wrażenia, Krzysia? Jakim razem partykularnie jako prezes WKC. Jeżeli to Marcin, ja, jeżeli Darek już będzie blisko, ale tam już chyba Darek leci. Za nim. To jest smutne. Jurek, idziesz, rower masz bardzo ładny. Tak jest. I rozkręć Bogda. Macie wszystkich na widelcu. Uciekaj, szybko, szybko. Uciekaj. Zakręć się i tego. Wjeżdżacie dalej? Brawo, Sergii. Rusek. Łysa na pupie. To są jego marzenia. Spokojnie, Marcin, wyhamuj. I rozkręcaj. Proszę bardzo. A dziadek sam jest dziadek. Aniu? Ania? Weź się do samochodu, masz. Ania. No junior, tak. Najważniejsze, ja myślę, tak, brawo, wielkie brawa, jest Sergiej, proszę Państwa, niesamowite, w drugiej dziesiątce po pływaniu, na rowerze, tak, to jest brawo, brawo Sergiej, dobrze, brawo Sergiej, w zeszłym roku zwycięzca, w tym roku drugi zawodnik, proszę Państwa, znakomite czasy uzyskali ci zawodnicy. Kto trzeci? Czy to będzie właśnie Grzesiu trzeci? Proszę Państwa, drugi wicemistrz Polski! Brawo Czarku! Zrobiłeś niesamowitą robotę! Po rowerze, proszę Państwa, no ja wiem o tym, że Piotrasiuk trenuje w Suszu właśnie Piadro Inco Veritas na jego piersiach. Jest to sponsor jego... Jest następny 229 Kazanecki. Przemysław, drogi, brawo Przemek, Radosław, Radku i kobieta 44 pierwsza, jest to Litwinka, niesamowite 227, jest to Zieliński Paweł, o proszę Państwa, są pierwszych trzech juniorów, jest to Zieliński Paweł, Radosław
Kazanecki i Grzejza Marcin. Oni wywalczyli prawo swoim tutaj, swoją postawą. Pierwszy Marcin i nie wiem kto drugi, kto trzeci, ponieważ oni się trzymali za rękę. Minął linię mety, proszę Państwa, popija, zmęczony, serdecznie gratulujemy. Panie Piotrze, Pan jest przykładem, nie tylko jak należy ćwiczyć, jak należy się przygotowywać, ale Pan był pierwszym organizatorem. Czy Pan mógłby teraz dwa słowa, Panie Piotrze, jak to się zaczęło? Kategorii powyżej 40 lat, 120. Ja rozumiem, Pan jeszcze zmęczony, jeszcze trzeba okresu, żeby ten wysiłek doszedł, żeby organizm doszedł do wypoczynku, do tego, żeby można było powiedzieć za parę minut. Dziękujemy serdecznie. Brawo, brawo! Jest to następny zawodnik sekcji triatlonu przy TKKF-ie. To jest, proszę Państwa, przyszłość polskiego triatlonu. Chłopak, który uprawia rok czasu triatlon, ma 19 lat. W tym momencie został piątym zawodnikiem w kategorii juniorów. Wielkie brawa! Otrzymaliśmy nieoficjalne wyniki od komisji sędziowskiej. Pierwsze miejsce Paweł Kowalewski, godzina 56 minut 26 sekund. Na drugiej pozycji uplasował się Sergiej Jakuszew, godzina 56.41. Na trzecim Cezary Figurski, godzina 58.41. Na czwartym miejscu, proszę Państwa, czwarte miejsce zdobył Piotr Gitzner, godzina 58.37. Na piątej pozycji.